Kolejnym pięknym wspomnieniem, takie bardzo osobiste wspomnienie, spotkania z księdzem kardynałem i to życzenie wypowiedziane, życzenie, abyśmy mogli również ze wstawiennictwa księdza kardynała zanosić przy Pana Boga nasze sprawy. Daj Panie Boże, aby tak się stało, aby zostało wniesione do godności ołtarzy. Po krótkiej przerwie muzycznej zapraszam do dalszej rozmowy. Za chwilę odbieramy kolejne telefony, a teraz niech wybrzmi utwór Zdrowaś Maryja w wykonaniu reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Radością Kościoła jest głoszenie Ewangelii, powiedział ojciec święty Franciszek,
w rozważaniach przed modlitwą maryjną w Watykanie papież wraz z wiernymi zgromadzonymi na placu świętego Piotra modlił się także za ofiary ataków w Egipcie i w Manchesterze. Biskup Rzymu przed modlitwą odniósł się do uroczystości Wniebowstąpienia Jezusa. Przypomina nam ona o tej pomocy Jezusa i Jego Ducha, która daje nadzieję i pewność naszemu świadectwu w świecie, stwierdził. Ojciec Święty zauważył, że to właśnie Wniebowstąpienie ujawnia, dlaczego istnieje Kościół. Istnieje on, by głosić Ewangelię, a także radością Kościoła jest głoszenie Ewangelii. My wszyscy ochrzczeni jesteśmy Kościołem. Dzisiaj jesteśmy zachęcani, aby lepiej zrozumieć, że Bóg obdarzył nas wielką godnością i odpowiedzialnością głoszenia Go światu, czynienia Go dostępnym dla ludzkości. Oto nasza godność, to jest największy zaszczyt w Kościele. Questa è la nostra dignità, questo è il più grande onore di ognuno di noi. Na zakończenie Ojciec Święty odniósł się jeszcze do zamachu na Koptów. Biskup Rzymu jeszcze raz wyraził solidarność z Tawadrosem i wspólnotą Koptów w Egipcie. Ofiary, w tym także dzieci, to wierni, którzy udawali się do sanktuarium, aby się modlić, a zostali zabici po tym, gdy nie chcieli wyrzec się swojej wiary chrześcijańskiej. Niech Pan przyjmie do swojego pokoju tych mężnych świadków, tych męczenników i nawróci serca terrorystów. Papież modlił się także za ofiary zamachu, który miał miejsce w ubiegłym tygodniu w Manchesterze. Zginęły w nim 22 osoby, a ponad 100 zostało rannych. Politycy i władze Prawa i Sprawiedliwości spotkali się na wyjazdowym posiedzeniu klubu w Strachocinie. Posłowie wzięli udział we mszy świętej, rozmawiali z mieszkańcami oraz wysłuchali koncertu. W przyjętej uchwale podkreślono m.in. potrzebę zwiększenia dostępności komunikacyjnej Podkarpacia poprzez realizację inwestycji drogowych i kolejowych. Za najważniejszą uznano budowę drogi S19, która będzie częścią szlaku Via Carpatia. Posłowie wskazywali także na konieczność budowy nowych przejść granicznych ze Słowacją i Ukrainą. Spotkanie miało charakter regionalny i było związane z planem odpowiedzialnego rozwoju. Polacy w każdym regionie kraju powinni mieć równe szanse rozwoju, powiedział po spotkaniu prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Polacy mogli żyć szansami, to takimi dużymi osobistymi szansami w każdym miejscu w Polsce. Nie chcę, żeby jakikolwiek region, czy jakikolwiek miasto się wyludniało. Nie zależy nam na koncentracji w kilku miejscach w Polsce rozwoju siły gospodarczej, pomyślności obywateli. Chcemy, by Polacy byli narodem, który jest spójny między nimi, dlatego że ma takie realne, równe prawo, nie tylko te deklarowane, ale także te, które odnoszą się do codzienności i które są właśnie na co dzień ludzkie. W przyjętym stanowisku za istotne uznano poprawę warunków dla rozwoju rodzinnych gospodarstw rolnych oraz zabezpieczenie przeciwpowodziowe mieszkańców Podkarpacia. Chodzi m.in. o budowę zbiornika wodnego Kąty Myskowa. Rozmawiano również o lipcowym kongresie tej partii. Były prezydent Bronisław Komorowski po raz kolejny dzieli Polaków, a zrobił to odnosząc się do ostatniego wystąpienia premier Beaty Szydło w Sejmie na temat polityki migracyjnej. Bronisław Komorowski na antenie jednej z rozgłośni radiowych powiedział, że nie rozumie wystąpień premier Beaty Szydło, która mówi, że Polska nie przyjmie uchodźców. W jego ocenie to skandal, błąd wizerunkowy oraz podlizywanie się najgorszej części swoich wyborców. Minister Krzysztof Łapiński, rzecznik prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudy, odnosząc się do tych słów, przypomina, że jeszcze niedawno Bronisław Komorowski chciał łączyć, a nie dzielić. Jednak jest wypowiedź w stylu, którym obiecał pan prezydent Komorowski, myślę, że między innymi za to został ukarany przez wyborców za lata temu i przegrał wybory, że wyborcy wiedzieli, że z jednej strony mowa jest o zgodzie, o pojednaniu, a z drugiej strony są często wypowiedzi i gesty, które z tym
nie mają wspólnego. I to jest kolejna taka wypowiedź, która świadczyła, że prezydent niestety pokazał tą część, pewną częścią Polaków, która na przykład nie zgadza się z jego opiniami, czy z jego polityką. Rząd PiS-u niesie pomoc humanitarną w miejscach, gdzie trwają konflikty. Nie zgadza się na przyjmowanie nielegalnych migrantów do naszego kraju. Rząd premier Ewy Kopacz zgodził się w ramach relokacji na przyjęcie kilku tysięcy cudzoziemców. W Giżycku na Mazurach odbyły się w niedzielę centralne obchody Dnia Weterana Działań poza granicami państwa. Podczas uroczystości zostały wręczone odznaczenia i wyróżnienia. Wśród odznaczonych są nie tylko żołnierze, ale także funkcjonariusze służb specjalnych i mundurowych. Głównym punktem uroczystości była msza polowa w intencji weteranów. Eucharystii na placu marszałka Józefa Piłsudskiego przewodniczył ksiądz biskup Józef Gustek, biskup polowy Wojska Polskiego. Dzień weterana działań poza granicami państwa jest okazją, aby wyśpiewać Bogu pieśń dziękczynienia za to, że wasze uszy były otwarte na głos wołających o pomoc, a serca były na tyle wrażliwe, że nie pozostaliście obojętni i bezczynni. Pełniąc zadania stróżów pokoju i międzynarodowego bezpieczeństwa daleko poza granicami kraju, wypełnialiście ewangeliczne prawo miłości bliźniego nierzadko w sposób heroiczny. List do uczestników i organizatorów uroczystości skierował zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda. Odczytał go generał brygady Jarosław Kraszewski, dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w BPN-ie. Obchodzony Dzień Weterana Działań poza granicami państwa oraz Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych do Bogu, że państwo polskie pamięta o osobach, które brały udział w misjach, często kładąc na szali własne życie lub zdrowie. W ten symboliczny sposób wyrażamy nasz szacunek dla uczestników operacji wojskowych i wojennych, stabilizacyjnych, pokojowych i humanitarnych. Wiceminister Obrony Narodowej Bartłomiej Grabski odczytał z kolei list szefa MON-u Antoniego Macierewicza. Weterani mogą liczyć na naszą wierną pamięć i niezawodne wsparcie, wynikające przede wszystkim z potrzeby serca, ale także z przyjętych wobec weteranów zobowiązań, których wieczyście potwierdzone zostały przelano żołnierską. W tym duchu pragnę was poinformować, że w najbliższym czasie rząd rozpatrzy przygotowaną przez Ministerstwo Obrony Narodowej nowelizację ustawy o weteranach. Ustawę gwarantującą weteranom wsparcie i godne życie. Dzień Weterana Działań poza granicami państwa przypada 29 maja. Ustanowiła go uchwalona w 2011 roku ustawa o weteranach. Tego samego dnia przypada też Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Od lat 50. XX wieku w misjach zagranicznych wzięło udział ponad 100 tysięcy żołnierzy i kilka tysięcy funkcjonariuszy z Polski. Podczas służby poległo około 120 Polaków. Prezydent Polski Andrzej Duda wziął udział w niedzielnej pielgrzymce mężczyzn i młodzieńców w Piekarach Śląskich. Co roku w ostatnią niedzielę maja do Sanktuarium Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej przybywają licznie wierni. Głównym punktem pielgrzymki była msza święta. Eucharystii przewodniczył ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. Homilię wygłosił ksiądz arcybiskup Józef Kuply. Metropolita wrocławski zaapelował o wolne niedziele. Podkreślił, że w dalszym ciągu czekają na to rodziny. Do apelu księdza arcybiskupa odniósł się wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, który uczestniczył w pielgrzymce.
Myślę, że tak jak wymienione kraje Unii Europejskiej, mając wolne niedzielę, dobrze się rozwijają. A kapłani naginali prawo na swoją pomoc. Nikogo nie interesowała żaden dług, żadne prawo i to mocno. Nikogo. Możemy zaczerpnąć coś dla siebie, być rodziną. Pogrzebowanie na Piekar Śląskich ma długą tradycję. Należy do najważniejszych wydarzeń religijnych. Bardzo logiczne, bardzo mądre i myślę, że potrzebne ku zastanowieniu się roku. Przez kilkanaście lat do piekar pielgrzymował ówczesny metropolita krakowski Karol Wojtyła, który jako papież co roku kierował do pielgrzymów swoje specjalne posłanie. Uczestników tegorocznej pielgrzymki pozdrowił także ojciec święty Franciszek. W niedzielę zakończyła się dwudniowa 93. ogólnopolska pielgrzymka służby zdrowia. Wzięli w niej udział m.in. dyrektorzy i pracownicy szpitali, hospicjów, zakładów opieki zdrowotnej, lekarze, modlił się ksiądz biskup Stefan Rygmunt, przewodniczący zespołu do spraw duszpasterstwa służby zdrowia przy Episkopacie Polskim. Niedzielna msza święta na Jezusowskim szczycie Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz biskup Wiesław Szlachetka z Gdańska. Ksiądz biskup zwrócił uwagę m.in. na problemy lekarzy, którzy powołują się na klauzulę sumienia. Sprzeciw sumienia chroni misję lekarza. Posługę medyczną stoi również na straży godności osoby pacjenta, podkreślił ksiądz biskup. Dzisiaj można zaobserwować próbę włączania działań niemedycznych, czyli takich, które nie są związane z lecznictwem, zakres działań medycznych. I tu dochodzi do moralnego konfliktu. Podejmowane są próby włączenia do działań medycznych, na przykład aborcji, eutanazji, procedur in vitro, integracji w ludzki genom, antykoncepcji i innych działań, które działaniami medycznymi z natury nie są, gdy zawsze pod jakimś względem godzą w życie. To mieszanie działań medycznych z niemedycznymi wywodzi się bądź to z przyczyn ideologicznych, bądź to politycznych, a także z pobudek często egoistycznych wielu ludzi. Na zakończenie przyświętej został wypowiedziany akt zawierzenia Polskiej Służby Zdrowia Matce Bożej. Na pielgrzymkę Służby Zdrowia wraz z małżonką przybył m.in. marszałek Senatu Stanisław Karczewski z zawodu lekarz-chirurg. W sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej w archidiecezji krakowskiej odbyło się w niedzielę regionalne spotkanie podwórkowych kół różańcowych dzieci. Przed mszą świętą założycielka podwórkowych kół różańcowych dzieci Magdalena Buczek odmówiła z nimi dziesiątek różańca świętego. Wcześniej podkreśliła, że spotkanie w Ludźmierzu przypada w ważnym roku jubileuszu objawień fatimskich oraz 20 lat od powstania podwórkowych kół różańcowych dzieci. Modlitwa różańcowa jest, jak wskazała Magdalena Buczek, wynagrodzeniem Matce Najświętszej za grzechy oraz prośbą o jej opiekę. Za przykładem dzieci fatimskich, teraz już świętych, Hiacynty i Franciszka, pragniemy codziennie sercem, z miłością, gorliwie odmawiać różaniec święty i wytrwale, odważnie szerzyć modlitwę różańcową wśród naszych najbliższych, koleżanek, kolegów, z którymi się spotykamy w szkole, z którymi razem przebywamy, aby w ten sposób, przez modlitwę różańcową, przez nasze apostołowanie, pomagać Matce Bożej w ratowaniu świata, w ratowaniu każdego człowieka. Modlić się o pokój na całym świecie. Przed południem z udziałem dzieci z podwórkowych kół różańcowych dzieci sprawowana była Eucharystia. Homilię wygłosił ksiądz kanonik Jerzy Filek, proboszcz i kustosz sanktuarium. Wyobraźmy sobie, że stoimy przed pięknym, wielkim pałacem z bogato zdobionymi ścianami, z pięknymi dachami. Z okien tego pałacu sączy się ciepłe, miłe światło. I tak dobrze byłoby tam wejść do środka, a może nawet zamieszkać. Cóż, kiedy ten pałac jest zamknięty na cztery spusty, absolutnie niedostępny dla nas. Jakże smutna byłaby to historia, gdyby się ona tak zakończyła. Takim pięknym pałacem jest niebo. Dzisiaj właśnie, w dzień wniebowstąpienia, Jezus wszedł do nieba, otworzył drzwi tego pięknego pałacu i mówi do nas wszystkich: chodźcie, w domu mojego
mojego ojca jest wiele mieszkań. Dla każdego się znajdzie miejsce. W tym roku przypada także 20. rocznica wizyty świętego Jana Pawła II w ludźmierskim sanktuarium. Ojciec Piotr Detlaw, opiekun podwórkowych u różańcowych dzieci, podkreślił, że święty Jan Paweł II pokazał nam, jak kochać Matkę Najświętszą. Dlatego uczmy się od świętego Jana Pawła II, abyśmy ochoczym brali do swoich dłoni różaniec, z wiarą i miłością przesuwali jego paciorki i tym samym pomagali Matce Najświętszej przemieniać nasze serca, serca naszych rodzin, ojczyzny i całego świata. A my dzisiaj jako najmłodsi przyjaciele Pana Jezusa, Matce Najświętszej rzucamy się mocno na szyję i z całych sił powtórzymy te słowa w jej obecności. Mamusiu, kocham Ciebie. 3, 4. Mamusiu, kocham Ciebie. Ona się do nas uśmiecha z tej pięknej, cudownej statuły ludźmierskiej i także Tobie i mnie mówi, ja Ciebie też bardzo mocno kocham. Modlitwy i spotkanie podwórkowych u różańcowych dzieci zakończyło procesyjne przejście przed figurę świętego Jana Pawła II, a potem agapa i rozesłanie idźcie i głoście. A już 11 czerwca dzieci z podwórkowych u różańcowych dzieci udadzą się z ogólnopolską pielgrzymką do Matki Bożej na Jasną Górę. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Droga do domu. Być może już wkrótce uda się sprowadzić do Polski szczątki Karola Rzepeckiego, pradziadka bohaterskiej Inki. Polskie władze już rozpoczęły działania w tej sprawie, czytam w naszym dzienniku. Oczekujemy szybkiej ścieżki. O wynagrodzeniach w służbie zdrowia, jej bolączkach i aktualnych wyzwaniach nasz dziennik rozmawia z Marią Buchman, przewodniczącą Solidarności Służby Zdrowia. Wierny przysiędze, by zatrzeć o nim pamięć, ubecy wrzucili ciało komendanta do Narwi. Wstrząsająca opowieść o Aleksandrze Bednarczyku, innym z Ostrołęki. Eurowaluta w czyim interesie? Temat, który wywołuje gorące dyskusje. Przyjęcie euro oznaczałoby dla Polski utratę podmiotowości gospodarczej i politycznej, alarmuje na łamach naszego dziennika profesor Mieczysław Ryba. Ciekawa analiza o tym, kto obecnie forsuje wprowadzenie eurowaluty i w czyim interesie. Kulinaria, warzywne inspiracje, zdrowie na talerzu. Jak się odżywiać wiosną, by organizm jak najwięcej skorzystał z sezonowych nawali, jak radzi siostra Teresa. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Ale nie, Błogosławieni, którzy się siedzą. Błogosławieni, albowiem oni będą pocieszeni. Albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni, którzy cierpią, cierpią prześladowani dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, ludzie wam urągają, i przesłuchują was, gdy z mego powodu mówią kłamliwie o was. Cieszcie się i radujcie, bo wasza nagroda wielka jest w niebie. Aniołowie prześladowali proroków, W imieniu Radio Maria Kanada oraz biura podróży Orbis Vacation and Travel serdecznie zapraszają Państwa na pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Pielgrzymka zaplanowana w dniach od 19 do 29 października bieżącego roku. Pomyślana jest jako dziękczynienie Panu Bogu i Matce Bożej za 25 lat Radia Maria. Odwiedzimy m.in. Betlejem, Nazaret, Jerozolimę, Ain Karen, Cezara Filipową, Galę Galilejską, Jezioro Genezaret. Wyjdziemy na Górę Oliwną, Górę Błogosławieństw, Górę Tabor. Będziemy nad Morzem Martwym i w wielu innych wspaniałych miejscach znanych z Ewangelii. W programie Codzienna Msza Święta. Dodatkowe informacje i zapisy. Uwaga, zapisy tylko do 20 lipca. W biurze podróży Orbis Vacation and Travel. Telefon 905-624-1115. A także u prezes Familiowa Radio Maria Kanada, pani Anny Strzeżek, telefon 905-845-3553. Zapraszam, pójdźmy razem śladami Jezusa i świętego Jana Pawła II w Ziemi Świętej w dniach od 19 do 29 października. Na 28 minut po godzinie drugiej to czas w Polsce. Na antenie Radia Maria na bardzo serdecznie zapraszam wszystkich radiosłuchaczy do wysłuchania felietonu Sektor Myśląc Ojczyzna przygotowanego przez posła Parlamentu Europejskiego, pana Mirosława Piotrowskiego. Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich Państwa z Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Zwycięstwo Emmanuela Macrona we Francji uskrzydliło euroentuzjastów. Może nawet bardziej niż kanclerz Niemiec Angela Merkel, która wsparła Macrona przed wyborami prezydenckimi we Francji. Czy dziwić więc może, że nowy prezydent tego kraju w pierwszą zagraniczną podróż udał się do Berlina? Przywódcy Niemiec i Francji zapewniali, że zamierzają nadać Unii Europejskiej nową dynamikę. Jednakże prezydent Francji jako polityk młodszy i mniej doświadczony od kanclerz Merkel wyskakuje zdecydowanie przed szereg. Niemal natychmiast po wygranych wyborach, czując się zobligowanym do wykazania swojej europejskości, przedstawił wizję ściślejszej integracji państw, które przyjęły walutę euro, czyli tych bardziej wtajemniczonych. Odświeża on pomysł powołania drugiego Parlamentu Europejskiego tylko dla krajów, które przyjęły walutę euro oraz ustawę.
ustalania odrębnego budżetu dla tychże państw. Jest też zwolennikiem powoływania odrębnego ministra finansów dla tych krajów. Dotychczas walutę euro przyjęło 19 z 28 krajów członkowskich Unii, a 9 pozostało przy własnej walucie. Proponowany rozjazd instytucjonalny to zmaterializowanie pomysłu Europy dwóch prędkości. Więcej, nowy prezydent Francji Macron zapowiada chęć rewizji i zmiany traktatów Unii Europejskiej. Dotychczas prezydenci Francji byli co do tego niewzruszeni, zdając sobie sprawę, że pierwszą realną zmianą byłaby likwidacja siedziby Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, czego od lat domagają się obywatele i politycy Unii. Kanclerz Niemiec z zadowoleniem przyjmuje deklarację Macrona, wykazuje jednak więcej politycznego pragmatyzmu, dyplomatycznie ściągając unijne cugle. Merkel stwierdziła, że zmiana traktatów jest możliwa, jeżeli taka zmiana ma sens. Co przekładając na język zrozumiały dla obywateli, tłumaczyć należy, że nie wszystkie pomysły Macrona taki sens mają. Sygnały wysyłane z Paryża i Berlina podchwycone zostały w Strasburgu, Brukseli, ale i w Warszawie. Euroentuzjaści próbują złapać wiatr w żagle, jednakże może się okazać, że jest to wiatr wydmuchiwany wyłącznie z ich własnych płuc. Podczas ostatniego posiedzenia Parlamentu Europejskiego w Strasburgu przewodniczący największej grupy politycznej Manfred Weber triumfalistycznie wieszczył, że czas eurosceptyków i po się kończy. O siedzącym na sali angielskim europośle Nigelu Farage'u powiedział, że sytuacja jest politycznie martwy i jest tchórzem. Koniec cytatu. Polityczna ofensywa Wildersa w Holandii, AfD w Niemczech i Marine Le Pen we Francji zakończyła się porażką. W 2017 wielka klapa dla nacjonalistów, ale to dla nas dobry bilans. Koniec cytatu. Tak cieszył się szef grupy, do której należą posłowie PO i PSL. Twierdził, że nie musimy zajmować się już Brexitem, ale czas więcej wysiłku poświęcić przyszłości Europy. Niemal identyczne słowa wypowiedział przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk w przemówieniu poprzedzającym wypowiedź Webera. Cóż za osobliwa koincydencja. Czyżby się wcześniej umówili? Nie było jednak wiele czasu na roztrząsanie tego zjawiska, gdyż niedługo potem w jednym z najpopularniejszych niemieckich dzienników ukazała się informacja dotycząca poufnego spotkania dwóch komisarzy Komisji Europejskiej odpowiedzialnych za finanse Unii z europosłami. Tam miano przedstawić projekt stworzenia odrębnego budżetu dla krajów, które przyjęły euro oraz obowiązku przyjęcia tej waluty przez pozostałe kraje do 2025 roku. Po ujawnieniu tych informacji zostały one przez Komisję Europejską natychmiast sprostowane. Coś jednak musi być na rzeczy, skoro ze snu zimowego wybudzili się euroentuzjaści w Polsce. Kilka dni wcześniej były prezydent Polski Bronisław Komorowski zaapelował o jak najszybsze wejście Polski do strefy euro i jak zwykle błysnął bałmotem, że zawsze lepiej jechać w pierwszej klasie niż na drezynie na samym końcu. Można zapytać naszego emerytowanego polityka, czy na przykład taka Grecja, która ma walutę euro, jest dla niego synonimem pierwszej klasy. Niestety sytuacja jest bardziej poważna, gdyż euroentuzjaści, niesieni na fali euforii, domagają się przymusowych relokacji uchodźców do wszystkich krajów Unii, także do Austrii, Polski, Czech i na Węgry. Grożą przy tym sankcjami, bądź jak wyraził to Donald Tusk, konsekwencjami. Od tego wszystkiego może zakręcić się w głowie niektórym obywatelom, także wyborcom Platformy Obywatelskiej. Dlatego uruchamia się specjalną polską edycję tygodnika Politico, który, jak zapowiadają jego twórcy, ma rozjaśnić Polakom meandry Unii Europejskiej. Informacje mają być obiektywne, a jakże? Nowy redaktor naczelny już wydał deklarację, w której pisze, cytuję, jestem entuzjastą Unii Europejskiej, ale mam nadzieję, że nie ślepym. Koniec cytatu. Trzeba
trzeba od razu powiedzieć, że tak jest. Dostrzega bowiem problemy unijnych absurdów, pisząc w zapowiedzi. Prostują banany? Może. Sprawa bananów to problem sprzed kilkunastu lat, dawno wyeksploatowany i nieaktualny. Grupa robocza do spraw bananów od wielu lat nie istnieje. Jeśli więc tak ma wyglądać kontrofensywa euroentuzjastów, to winszuję. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Szczęść Boże. Był to felieton z cyklu Myśląc Ojczyznę, przygotowany przez pana posła Parlamentu Europarlamentu Jarosława Piotrowskiego. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś. Odpowiedział im Jezus, teraz wierzycie. Bo to nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie, każdy w swoją stronę, a mnie zostawicie samego. Ale ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. To wam powiedziałem, abyście pokój we mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi. Ja zwyciężyłem świat. Słowo Twoje, Panie, jest wieczne. Według swojej obietnicy zmiłuj się nad nami. I'm going to go to the hospital.
11 minut po północy. Przyjrzyjmy się charakterystyce dzisiejszego dnia. Poniedziałek 29 maja to 149 dzień roku. Do końca bieżącego roku pozostaje 216 dni. Słońce wzejdzie dziś o godzinie 4.23, a zajdzie o godzinie 20.43. Dzień trwać będzie 16 godzin 20 minut. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 26 minut. Jednocześnie będzie dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 37 minut. Do końca astronomicznej wiosny pozostają 22 dni. W liturgii Kościoła obchodzimy dziś wspomnienie świętej Urszuli Leduchowskiej, zakonnicy, świętego Andrzeja z Chiją, świętego Maksymiliana, biskupa, błogosławionego Stefana, błogosławionego Rajmunda oraz błogosławionego Wilhelma. Przyjrzyjmy się sylwetce świętej Urszuli Leduchowskiej. Julia Maria urodziła się w wielodzietnej rodzinie Rabiowskiej 17 kwietnia 1865 roku w Lozdów w koło Wiednia. Była rodzoną siostrą błogosławionej Marii Teresy Leduchowskiej, powszechnie nazywanej matką Czarnej Afryki, a założycielki sióstr Labarianek, beatyfikowanej przez Pawła VI w 1975 roku. Jako 20-letnia dziewczyna wstąpiła do klasztoru Urszulanek w Krakowie i w dniu ogłoszeń 17 kwietnia 1887 roku przyjęła zakonne imię Maria Urszula. Wyróżniała się gorliwością w modlitwie i umartwieniach. Pierwszą profesję zakonną złożyła 28 kwietnia 1889 roku. Następnie pracowała w krakowskim internacie sióstr w 1904 roku. Jako przełożona domu kierowała internatem. Dwa lata później założyła pierwszy na ziemiach polskich internat dla studentek szkół wyższych. Spojrzała swoje powołanie do wychowania młodzieży, opieki nad nią. Odkryła jeszcze w nowicjacie w 1907 roku, mając błogosławieństwo papieża Piusa X. Z dwiema siostrami wyjechała w świeckim stroju do pracy dydaktycznej w Petersburgu. Objęła tam kierownictwo zaniedbanego polskiego internatu i liceum świętej Katarzyny. Już pół roku później została erygowana w Petersburgu autonomiczna placówka urszulańska. Następnie siostra Urszula przeniosła się do Finlandii, gdzie otworzyła gimnazjum dla dziewcząt. Podczas I wojny światowej apostołowała w krajach skandynawskich, wygłaszając odczyty o Polsce. Organizowała pomoc dla osieroconych polskich dzieci, jednocześnie nie zaniedbywała swego zgromadzenia. Rozstała się z nowicjatem i dom zakonny
rozrastał się nowicjatem zakonnym w Szwecji. Pod koniec wojny przeniosła się do Danii, gdzie założyła również szkołę i dom opieki dla dzieci polskich. W roku 1920 Urszula wróciła do Polski. Osiedliła się w Pniewach koło Poznania, gdzie z myślą o pracy apostolskiej w warunkach założyła zgromadzenie sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, nazwane Urszulkami Szarymi. Kiedy poprosiła papieża Benedykta XV o zatwierdzenie nowego zgromadzenia, otrzymała je od razu w dniu 7 czerwca 1920 roku. Włodzimierz Raduchowski, narodzony brat Urszuli, ówczesny generał jezuitów, był rzecznikiem dzieła swojej siostry wobec Stolicy Apostolskiej. Całe życie siostry Urszuli było ofiarną służbą Bogu, ludziom, Kościołowi i ojczyźnie. Wiele podróżowała, wizytowała poszczególne domy, kształtowała w siostrach ducha ewangelicznej, radosnej służby. Naszą polityką jest miłość i dla tej polityki jesteśmy gotowi poświęcić nasze siły, nasz czas, nasze życie. Powtarzała często te słowa. Umarła 29 maja 1939 roku w Rzymie. Tam też została pochowana w domu generalnym mieszczącym się przy Viadel Castello. Została beatyfikowana przez świętego Jana Pawła II 20 czerwca 1983 roku w Poznaniu. W 1989 roku jej zachowane od zniszczenia ciało zostało przewiezione z Rzymu do Pniew i złożone w kaplicy domu macierzystym. 18 maja 2003 roku, w dniu swoich 83 urodzin, święty Jan Paweł II ogłosił ją w Rzymie świętą. Założone przez świętą Urszulę Duchowską Zgromadzenie Urszulanek Serca Jezusowego Konającego realizuje swe zadania apostolskie, przede wszystkim w dziedzinie wychowania i nauczania dzieci i młodzieży oraz służąc potrzebującym i pokrzywdzonym. Siostry prowadzą kilkadziesiąt dzieł w Polsce, również we Włoszech i w innych krajach. Ze zgromadzeniem zaprzyjaźniony był święty Jan Paweł II, który jako biskup krakowski spędzał liczne wolne chwile na gościnnym domu sióstr na Jaszczurówce w Zakopanem. Także będąc w Warszawie, no co często w domu zgromadzenia na Wiślanej. Tam spędził swoją ostatnią noc przed wlotem do Rzymu na konklawę w październiku 1978 roku. Już jako papież odwiedzał dom Urszulanek w Rzymie, w Zakopanem, w Warszawie. Serdecznie pozdrawiamy siostry Urszulanki, a niech patronka dnia dzisiejszego oręduje z nami przed obliczem Pana Boga. Które miały miejsce w naszej ojczyźnie na przestrzeni wieków, właśnie 29 maja. 1421 rok Mińsk Mazowiecki otrzymał prawa miejskie. W 1493 roku wielki mistrz Krzyżackiego Johann von Tiefen złożył w Poznaniu hołd lennych
Lombardowi. 1543 rok Lombardów. Wówczas Lombardów uzyska prawa miejskie. 1580 rok. Za zasługi w obronie wiary katolickiej papież Grzegorz VIII nadał królowi Stefanowi Petoremu tytuł obrońca wiary. Fidei Defensor. 1792 rok. Zawieszono obrady Sejmu Wielkiego. 1884 rok. Wówczas poświęcono przełomu świętego Aleksandra Newskiego w Łodzi. 1919 rok. W Poznaniu zakończono budowę pociągu pacemnego Danuta. 1921 rok. Konsekracja bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie. Rozpoczęto również wówczas budowę portu w Gdyni. 1932 rok, wówczas 29 maja, został założony Instytut Ratowy imienia Marii Skłodowskiej-Curie, obecnie Centrum Onkologii Instytut imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. 1943 rok, w ruinach warszawskiego getta Niemcy rozstrzelili około 530 więźniów Pawiaka. 1974 rok, Sejm PRL przyjął ustawę o przekazywaniu państwu indywidualnych gospodarstw rolnych w zamian za dożywotnią rentę. 1993 rok, Polska zremisowała zamian 1-1 w rozgrywanym w Chorzowie meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Świata. Były to wybrane wydarzenia mające miejsce 29 maja na przestrzeni wieków naszej ojczyźnie. W dniu dzisiejszym przypada również Dzień Weterana Działań Poza Granicą Państwa, obchodzony w Polsce 29 maja od 2012 roku, ustanowiony przez Sejm Rzeczpospolitej Polski w 2011 roku. Obchody Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa połączone są z obchodami odbywającego się w tym samym dniu Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ. Dzień dzisiejszy to również dzień, w którym swoje imieniny obchodzą osoby noszące następujące imiona: Aleksander, Andrzej, Bogusław, Magdalena, Maksym, Maksymina, Piotr, Rajmund, Rajmunda, Stefan, Urszula i Wilhelm. Serdeczne pozdrowienia i życzenia dla dzisiejszych solenizantów, również jubilatów. Do tych pozdrowień chcemy także dołączyć osoby, które wspierają Radio Maria i dzieła przy niej powstałe. Za to wsparcie z serca dziękujemy. Naszą wdzięczność składamy na ręce ofiarodawców w sprawie podwezwania świętych apostołów Piotra i Pawła w Boszkowie, a są nimi m.in. Pani Zieba Władysława, Pani Maria Daciuk, Pani Anna Myszka, Pani Maria Mirkowska, Pani Anna Krzysicka, Pani Urszula Woźle, Pani Anna Antoszak, Pani Teresa Makajło, Pani Elena Jankowska, Pani Anna Hawryło, Pani Bogusława Ciechorzyk, Pani Elżbieta Pacura oraz Pani Anna Wacłowik. Serdecznie dziękujemy za wszelką formę wsparcia, życzliwości, za każdy okazany gest życzliwości i dobroci. I ośmielamy się prosić o systematyczne wsparcie, bo tylko w ten sposób Radio Maria i przy nim powstały, będą mogły dalej funkcjonować, będą mogły się nadal rozwijać. Dla wszystkich solenizantów i bilatów dzisiejszego dnia, także dla wszystkich ofiarodawców, osób, które wspierają Radio Maria i działa przy niej powstałe, serdeczne pozdrowienia, pamięć również od Iterna, a także upomnienia muzyczne. Dom, który czeka, Pawele i Jan Wojtak.
20 00 0003. Powtarzam numer 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 0003. Na zegarach 30 minut po północy. Niech serdeczne pozdrowienia popłyną do wszystkich radiosłuchaczy, którzy wraz z nami tej nocy trwa. Zapraszam do wspólnego dzielenia się na tej Radio Maria na temat, który chcemy podjąć podczas dzisiejszego naszego nocnego spotkania. Dzień wczorajszy to jest 8 maja. To dzień, w którym przypadła 36. rocznica śmierci księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. Pewnie wielu spośród naszych radiosłuchaczy doskonale pamięta postać księdza kardynała. Być może są z nami radiosłuchacze, którzy mieli tę możliwość spotkać się osobiście z księdzem kardynałem, ale pewnie i sporo spośród nas pamięta różnego rodzaju wypowiedzi, postać, osobę księdza Stefana Wyszyńskiego. Chcemy podczas dzisiejszej nocnej audycji powrócić do jego osoby. Wiemy, jak wielki wpływ miał na naszą ojczyznę, na to, aby nasza ojczyzna była Bogiem mocna, a jak również wielki wpływ miał na obecnie świętego Jana Pawła II. Chcemy podczas dzisiejszej audycji przyjrzeć się jego historii życia, prześledzić poszczególne momenty z tego życia, przynajmniej tak z grubsza prześledzić te poszczególne etapy, tak aby nie zapomnieć tej postaci, aby ona była nieustannie żywa, aby też nasza modlitwa towarzyszyła tej postaci księdza kardynała, aby również nasza modlitwa prosiła potrzebne łaski, cuda do tego, abyśmy mogli w końcu cieszyć się na wyniesienie godności błogosławionego świętego właśnie księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Bardzo serdecznie zapraszam, aby podjąć właśnie te refleksje nad tą wielką osobą w historii naszej ojczyzny. Osobą nie tak odległą, pewnie doskonale. Znaczna część spośród naszych radiosłuchaczy kojarzy i zna tę postać. Daj Boże, nawet może i osobiście, poprzez osobiste spotkania. Wiemy przecież, że to człowiek niezmiernie prężny, aktywny, który odwiedzał swoje poszczególne miejsca, które był odpowiedzialny jako biskup. Numer kontaktowy do naszego studia 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej, numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Spoza granic naszej ojczyzny numery kontaktowe 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Jakim zapytaliśmy księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, to temat, który chcemy podjąć podczas naszego dzisiejszego spotkania. Jakie są nasze doświadczenia, jakie są nasze, jak zachował się w naszej pamięci ksiądz kardynał. Chcemy przywracać tę pamięć, chcemy o tej postaci mówić, chcemy również przyjrzeć się jego nauce, jego wypowiedziom, historii jego życia. Tak trzeba nam i dziś wzorów do naśladowania, a to jest jeden z takich wzorów, które
może nam przyświecać pośród naszej codzienności. Serdecznie zapraszam radio słuchaczy do współtworzenia tego czasu, refleksji, wspomnień na temat księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Rozpocznijmy od początku. 3 sierpnia 1901 rok. Wówczas urodził się ksiądz kardynał Stefan Wyszyński w miejscowości Zuzelę nad Bugiem na pograniczu Podlesia i Mazowsza jako drugie dziecko w wielodzietnej rodzinie Stanisława i Julianny Wyszyńskich. Tak pisał ksiądz kardynał. Urodziłem się na styku Podlesia i Mazowsza. Pamiętam do dziś dnia ludzi prostych, których obserwowałem jako chłopiec. Zdumiewająca była ich, spokój, ufna wiara. Tego nie można nazwać żadną miarą. Nie wiedzą religijną, bo z tym się łączy patrzenie w głąb. Niemal jakieś mistyczne obcowanie. Ci ludzie widzą to, w co wierzą. 1910 rok. Rodzina państwa Wyszyńskich przeprowadza się do Andrzejewa. 31 października Stefan Wyszyński stracił matkę, która umarła mając zaledwie 33 lata po urodzeniu kolejnego dziecka. Tak wspomina.